W dzisiejszej dobie powikłania, jeśli chodzi o badania endoskopowe, są stosunkowo rzadkie. To jest rzędu kilku procent, ale musimy o nich pamiętać i musimy o nich powiedzieć. Badania kolonoskopowe mogą doprowadzić do powikłania, jakim jest perforacja przewodu pokarmowego. Jest to badanie inwazyjne, polegające na wprowadzeniu aparatu. I w niektórych sytuacjach, szczególnie u osób starszych, u osób z uchyłkami, czyli takimi zagłębieniami w jelicie grubym, istnieje większe prawdopodobieństwo perforacji i dlatego te badania muszą być wykonane ze szczególną ostrożnością w tej grupie pacjentów ze zwiększonym ryzykiem występowania tego powikłania. Kolejnym powikłaniem może być krwawienie, szczególnie po usunięciu polipów, tak więc zabiegi te również wykonywane są z największą ostrożnością, z możliwością zakładania klipsów na miejsce po usunięciu polipa, tak aby nie doszło do perforacji czy krwawienia. Ale o powikłaniach należy mówić, należy pamiętać, trzeba mieć ich świadomość i po prostu badanie kolonoskopowe nie jest badaniem obojętnym, więc powinno być wykonywane zgodnie z zasadami, a więc jako badanie profilaktyczne, ale nie też zbyt często, nie też z tego powodu, że pacjent ma obawy o nowotwór i ma je wykonywane co kilka miesięcy, czy co kilka w bardzo krótkim czasie, a więc wtedy, kiedy są uzasadnione wskazania, jeżeli mamy wątpliwości, czy badanie kolonoskopowe powinno być wykonane, powinniśmy o tym porozmawiać z lekarzem rodzinnym, czy lekarzem gastroenterologiem.